dzisiaj, wtorek, dzisiaj wyrażenie przeciwne do wyrażenia wczorajszego. An early bird. Po prostu, taki ranny ptaszek, wczesny dosłownie. An early bird. Jest nawet powiedzenie po angielsku, podobne do naszego, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. W angielskim mówimy the early bird catches the worm. Czyli ten wczesny, wcześnie wstający ptaszek, on łapie robaka. To jemu się udaje. The early bird catches the worm, czyli właśnie po naszemu, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. I the early bird to jest właśnie taka osoba, taki ranny ptaszek, ktoś, kto lubi wcześnie wstawać. So, are you an early bird or a night owl? Tell me in the comments down below. And this is all for today. See you tomorrow. Wszystkie linki znajdziecie na dole. Kursy cały czas możecie zapisać się na Matura Review. Jeszcze jest kilka miejsc, więc zapraszam. Opis kursu też w linku na dole jest. Ode mnie to wszystko na dziś. Do zobaczenia już w środę. Cześć!